Dobra, to było też spoko. Tam jeszcze widzę, że możemy na tak zwany outside wyjść. Ale tutaj niestety nie widzę żadnych orbów, więc może lećmy po prostu dalej. No teraz musieli troszeczkę urozmaicić gierkę i po prostu stwierdzili, że dodanie ruchomych laserów będzie spoko. Ja tam nie kwestionuję w to, nie żeby coś. Ale to jest nie fair, co one odpierdzielają te kurde metalheady teraz, nie? Ale to jest nie fair, że one teraz cię tak rażą prądem. Co z tego, że miałem teraz apteczkę, skoro i tak zginąłem? To jest taka właśnie pokrętna logika, no ale dobra, no niech będzie, niech gra zalicza mi to jako śmierć, no spoko. No i gitara. Mamy 30 tych i 70 już procent gry, tak więc... No, to powiem wam szczerze, to już ku finałowi się zbliżamy. Serio, to już są naprawdę ostatnie kroki z tą gierką. Ostatnia prosta tak zwana. Innymi słowy. Znaczy może nie do końca, bo jeszcze w grudniu wracamy do tej gierki, tym razem ze streamami. Z tego save'a. Z taki tak zwany New Game Plus będzie. Ja uwielbiam po prostu, ja uwielbiam to, jak Daxter tak sam z siebie wpada w te lasery, nie? To jest coś epickiego. O, to jest coś, co mi się spodobało, bo to akurat stało się tak w sumie spoko. W sensie, że udało mi się przejść dalej dzięki temu, nie? Tego, co się stało. No tutaj widzę, że lokacja całkiem spoko, ten outside. Mogli tak zrobić w normalnym Jacku dwójce, to by było całkiem też fajne, bo byłoby to, jak dla mnie, swego rodzaju urozmaicenie. No ale no, woleli zrobić inny pałac i ja to jak najbardziej szanuję. W sensie wiadomo, no, teraz takie urozmaicenia dali 2 lata wcześniej przed wydarzeniami z Jacka dwójki, nie? Więc może do tego czasu temu Baronowi się trochę koncepcja zmieniła na tego typu jakby rzeczy. Tu nic nie ma. W sumie ja nic nie widzę. Jakby coś było, to
pierwszy bym raczej to dostrzegł. To mnie kosztowało aż 3 strzały. Żebym zarżnął tego Metalheada, of course. Dobra. Dobra, zobaczmy teraz tu. Coś nam tutaj zostało, więc lecimy tutaj. Teraz tutaj. Robimy w końcu jakiś progres, a nie ginę tak jak w tamtym miejscu. Tutaj nie widzę żadnych orbów, więc mamy spokój od nich. Na to wygląda. Teraz uwaga, tędy. I znowu to samo. Wezmę sobie na zaś, żeby nie było, że mi w głupim miejscu zabraknie, a tam przykładowo by tego nie było. Teraz zobaczmy. Lećmy. Okej, 40 i 40 tych, czyli w sumie tutaj nam brakuje 15, a tutaj 35. Jak zdobędziemy 35, no to już będzie spokój. Czyli w sumie gierkę skończymy razem z wynikiem 800 ileś Precursor Orb, na razie nie na 100%. Mówię tak, na razie nie na 100%, bo przecież 100% zrobimy w grudniu. Jakoś na Mikołajki, więc... No bo przed Mikołajkami rozpocznę taki maraton streamów z Daxtera, bo coś czuję, że to nie będzie tylko jeden stream ze 100%, tylko co najmniej, no trochę ich będzie. Tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście też i mylić, ale w tym wypadku jestem przekonany, że będzie troszeczkę inaczej niż zakładam. Tak, wiem, że mógłbym też równie dobrze odblokować ten Dream Level, ale no... Myślę, że Dream Level sobie zostawimy również na streama, bo... One są takie jakby też takie opcjonalne, za wiele ci nie dają, poza tym, że masz tam te... Macie... Powiększać życia, co nie? Czyli wam się życie powiększy. A tak na dobrą sprawę to ci niezbyt wiele dają te levele. No, musiałem się, wiecie, aż tak zapauzować, żeby zastanowić się, co ja mówię. Dobra, myślałem, że tutaj coś zastrzeliłem, bo taki odgłos był. Tu mi się bardzo mocno przypomina pierwsza lokacja z kolei. Teraz, jak ja tędy przechodzę, nie? Czyli ten hotel cały. Takie mega fest podobne miejsce. Jak to mój znajomy kiedyś mówił w gimnazjum, po byku fest. A, pamięta się te stare teksty, kurde, w gimbazie. Po byku fest. Jakby ktoś się pytał, co znaczy po byku fest,
Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie to, że no, zrobiłeś tak zajebiście, wiecie, po byku fest. Dobra, działko zostało unicestwione. Coś czułem, że ty tutaj będziesz, frajerze. No i to jest właśnie, kurde, głupie. Ja rozumiem, że chcecie zapisywać te, jak to się mówi, Precursor Orb, ale już Skull Gemów to wy nie zapisujecie. To jest takie słabe, moim zdaniem, tak szczerze. Bo wtedy po co ja mam zdobywać, skoro to i tak się nie zapisuje. A, zapomniałem, bo wiecie, to jest Challenge Mode, dosłownie. 100% to nie jest taka popierdółka, tylko Challenge Mode w tej gierce. No spoko, okej. To niech to będzie Challenge Mode. Ale niech chociaż to będzie uczciwy Challenge Mode, bo dla mnie to trochę nie jest uczciwe. Takie podwójne standardy w gierce, ja coś czuję. Tego ci nie zapiszemy, bo tak. Ale to ci zapiszemy, bo czemu nie, no w sumie. No dawaj. ...49, dobra. To by było na tyle. O! Co ja tu widzę? Czyżby tutaj, kurde, buszował Jano z Raymana? Bez kitu, patrzcie ile złota. Tu kurde, Jano buszował. Jana coś musiał ze sobą wziąć i coś tutaj zostawić specjalnie dla nas. Chyba to my jesteśmy tymi wybrańcami, którzy dostaną górę złota. Ach, ja i te nawiązania do Raymana dwójki. Oh, well. Fajny patent jest taki, że jak faktycznie chodzimy po tych monetkach, to tak brzmi, jakbyśmy po prawdziwym takim złocie chodzili, nie? W sensie po takich prawdziwych monetach. To jest taki fajny patent, moim zdaniem. Dobra, gdzie mamy teraz iść? Tam do góry chyba nie, bo tam i tak nic nie ma, więc lećmy tu, zatem. I chyba tu musimy wlecieć na TT. A jak? Ta jest. No tu się mi udało w miarę wskoczyć. No to mi akurat nie wyszło, to mogę powiedzieć z ręką na sercu. Dobra, to możemy normalnie się dostać, w sensie, wiecie, bez używania tego. Tu się dostaliśmy tak na farcie trochę, mógłbym powiedzieć. No, w sumie już jesteśmy w bezpiecznym miejscu, więc nie rozumiem, co ja chciałem tutaj osiągnąć, lecąc do tamtego czegoś, do tamtej platformy. No tutaj złoto nas już nie skrzywdzi. W sumie byłaby beka, gdybyśmy tak chodzili po tych monetach i nagle tak z dupy Dexter by zaczął otrzymywać te obrażenia. To by było dosyć komiczne, nie powiem, że nie. Dobra. Pyk, 50. A ile tu potrzeba? 75. No to tak trochę nie wiem, no. Możliwe, że to będzie kolejna lokacja, do której trzeba będzie wrócić. Nie mówię, że nie, bo ja coś czuję tak głęboko
kościach, że to już jest końcówka poziomu. Ale mogę się mylić. Jakiś kolejny z dupy artefakt, który nie ma żadnego jakby odzwierciedlenia, bo po prostu sobie zbierasz go tak, o, tak dla zebrania. O, tu są już sztabki złota. O, proszę, tutaj już inny level bogactwa wchodzi. A nie, dla jakiegoś plepsa, kurde. To są wszystkie miejscówki, które mogłem zebrać? Czy dobra, rozumiem, że tutaj spadło, że mogę tam spać, ale ja chciałbym tamtego orba zebrać, nie żebym... Nie żebym ja się tutaj chciał jakoś super czepiać. Najwyżej po prostu zmniejszę ten... no, jak to się mówi... Zmniejszę typ tego... tej plazmy. Że na przykład bardziej na ogień ustawię. Z ognia aż tak dużo nie schodzi. Jeżeli ma być szczery. Dark Echo is a dangerous toy you're playing with, Errol. This map of the prison shows 5 inmates who have been exposed to this disgusting Dark Echo. All have died save one. Your weapons program is a failure. Count Vega, you simply have no faith. This Jack person shows promise. The old hag Onan says he's special. What was that? Ah, bugs! I hate bugs! Everywhere these days! What was I saying? Oh yes, Light Echo is the key! If we can find the secret of the precursors, we... The secret is fear, and turning our warriors into weapons with Dark Echo. We'll need something powerful to defeat the Metalheads. It will be your downfall! These Echo freaks will not save us! Oh yeah! The roadmap to Jack! Nice going, little buddy. Give me a high claw. No cóż, tutaj mieliśmy Errola dyskutującego z Vigerem, albo hrabią Vigerem. O hrabie Vigerze będę dopiero opowiadał o Jacku w Jacku Trójce, bo on dopiero w Jacku Trójce debiutuje. No ale mieliśmy tutaj mały mini debiut tego oto osobnika. I on będzie miał jakąś swoją tam znaczącą rolę w Jacku Trójce, ale to dopiero w Jacku Trójce na ten temat się będę wypowiadał, więc do wszystkich oglądających tę serię proszę nie spoilerować, kim tak naprawdę jest hrabia Viger i co on dokładnie będzie robił w Jacku Trójce. To jest taka moja mała prośba. Bo serio, nie chcę spoilerów, o. Wolałbym, żeby osoby, które nie znają Dextera i nie znają za bardzo historii Dextera, w sensie tej gry, to lepiej, żeby nie miały spoilerów. Z Jacka Trójki tym bardziej. Dobra, no to co, tutaj już chyba będzie końcówka tego, Baron's Place. Good boy, Tick. No, these clothes won't fit me, but maybe Jack can use them. No, teraz znaleźliśmy ubrania dla Jacka. Więc coś czuję, że coraz bliżej jesteśmy uratowania naszego przyjaciela, który w zasadzie przemówi w dwójce. Ale nie, zaraz, halo, jak nie graliście w dwójkę, to to będzie spoiler, o Jezus Maria. O, mamy wszystkie dżemy zebrane, widzicie? Zobaczcie, jaki progres zrobiliśmy. ...68 na 75. No coś czuję, że pominąłem sporo orbów. Znaczy sporo, no... Raptem 6 ich pominąłem. Znaczy 7 w sumie. Może faktycznie tak jest, może faktycznie 7 ominąłem.
I don't care what you say. We're doing our best. Well, your best isn't good enough. Look, there are bugs even in your own establishment. Oh, oh. Dick? That's how it's done. And you're next. Now you die! Osmo! Everything I've worked for, gone. Don't worry. I'll get that blowhard metal bug for what he did. But I gotta go save my friend Jack. I'll just need a plan. Are you sure this is safe? Trust me! You're looking radical, dude! Totally extreme! Then lower away! This asshole is on a mission! And it's totally possible! I'm okay!